Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Nicole Konderla, podejście drugie do rozmowy pokonkursowej, bo przed chwilą przejechał tutaj radosny pociąg zwany Pauliną Cieślar po pierwszych punktach. Gratulujemy jak najbardziej. Tak, oczywiście gratulujemy. Jest kolejna do dożywotniego startu Pucharze Świata, teraz nic tylko trenować. A wydaje mi się, że i ty w lepszym nastroju niż w sobotę. Trochę tak, bo rozgryzłam, o co chodzi z tą pozycją dojazdową. Szkoda, że tylko jeden skok mi dali na to. No ale na pewno jest lepiej, bo ja wiem, nad czym pracować i jest ta baza. Nicole, co to był za konkurs dziwny, bo jeżeli ktoś skacze 88,5 metra, to normalnie raczej punktów by nie zdobył, a tutaj na szczyt podium wołają, poza tym żadnego skoku do punktu K, tak jak u panów Courchevel w finale niedawno. Ciężki zawód. Ciężkie zawody. Trochę dziwi, że tabelka nie poszła faktycznie w górę, bo rekompensacje szły w górę, a belka została ta sama, no ale no co zrobić. No, my za to nie decydujemy, trzeba skakać tyle, ile można. Wiem, że to tylko kilka sekund w powietrzu, ale jak tam było, bo kiedy zerkałem na skocznię, no to drzewa niemiłosiernie tam szarpało. No ściągali mnie dwa razy z belki, więc chyba nie było ciekawie, ale... No ale ja się gdzieś koncentruję na tym skoku i tyle, ile mogłam wyciągnąć, to wyciągnęłam. Myślę, że jak na te warunki było całkiem okej. A jak się w taki podły dzień pogodowo chroni kombinezon, który jest niczym gąbka? No, tyle, ile można, to się wyjeżdża w pelerynkach, no ale później już nie ma, zmiłuj się. Gdzieś trzeba się na ten deszcz pokazać. To był taki dzień typu Shrek. Jaki to był cytat wczoraj? Ja, ty i nasze bagno. Tak to właśnie w cyrku dzisiaj wyglądało. Nicole, powiedz mi, gdzie ty jesteś, bo teraz nie wiem, gdzie tak sobie usadowić tę zawodniczkę w hierarchii pucharowej, światowej, całej. Czy to jest taki moment mentalnie, kiedy wygrywałaś fiskapy, dwa konkursy jednego dnia, czy to jest taki moment, kiedy tak się te kule tak pod tą górę tam wrzuca, pcha, ona co chwilę zjeżdża na dół? Kurde, ciężko powiedzieć. Ciężki to był weekend trochę dla mnie. Jestem... Tak porównując do zeszłego roku, byłam na pewno ustabilizowana bardziej technicznie. W tym roku trochę jestem na razie rozlazła, ale mentalnie no dalej jestem gotowa do wygrywania fiskapów. Już nie tylko fiskapów, tylko wyżej. A czy ambicja to jest twój wróg, czy to jest twój sprzymierzeniec? Zależy od dnia, ale zaprzyjaźniamy się. No to nie jest taka prosta przyjaźń, tak mi się wydaje. Skomplikowana, no. Co dalej? Co teraz? Ania Twardoż za kamerą będzie próbowała dekoncentrować, ale ty się zrewanżujesz jej już za chwileczkę. Co dalej? Też jakieś wakacje, tak jak mężczyźni? No tak. Tak akurat wyszło, także krótki urlop, a później obóz w Plenicy. Rozumiem, że to jest taka kropka, taki przecinek w przygotowaniach do zimy. Jaki był ten pierwszy blok? Dużo zmian, dużo nowych impulsów. Trudny? No ale... Teraz już będzie lepiej. Wiesz, gdzie was zobaczymy podczas zawodów teraz? Ciężko mi powiedzieć, bo na razie się skupiam na tym, że mam urlop, a później obóz w Plańce i muszę wrócić też w takim stanie, żeby być gotowa w tej Plańce na kolejny dobry tydzień. Ale nie wiem, czy tam nie jest chyba ten puchar interkontynentalny, czy jak się to zwie, w Lubnie planowany, z tego co kojarzę. Puchar interkontynentalny. Co za boska nazwa. No tak, brzmi to poważnie. Dobra, udanych przygotowań do zimy i do zobaczenia na trasie. Dziękuję bardzo.